Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale Anna Zaśko, Thermomix to takie proste. Witam każdą osobę, która tutaj wraca oraz każdą, która trafiła tutaj po raz pierwszy. Jest mi bardzo miło gościć Was w mojej kuchni. Dziś moja kuchnia z trochę innej perspektywy, wersja taka robocza, gdzie tak naprawdę na co dzień właśnie gotuję. Ale jak widzicie, dzisiaj składników spożywczych nie ma. Będzie dzisiaj filmik tak zwany instruktażowy, który powstał na Waszą prośbę. Powiemy sobie trochę więcej o platformie Cookidoo oraz o możliwości planowania menu. Dzisiaj zajmiemy się zaplanowaniem menu na jeden konkretny dzień. Zapraszam! Jesteśmy już bliżej naszego ekranu, tak żeby wszystko było jak najlepiej widać i zaczynamy planowanie menu, przykładowe oczywiście, na jeden dzień. Lubka po prawej stronie ekranu przekierowuje nas na platformę Cookidoo, gdzie mamy możliwość wyszukiwania spośród 4253 dokładnie przepisów. Widzicie, tutaj wyświetlają nam się różne przepisy, spośród których możemy wybierać. Możemy również, klikając w strzałkę przepisy, rozwinąć sobie jeszcze i dać kolekcję. Wtedy wyszukujemy po całych kolekcjach, czyli wpisując hasło śniadanie czy obiad, albo przeglądając sobie, możemy całe takie kolekcje sobie oglądać i coś z nich zapisywać. Jak wejdziemy konkretnie w jakąś tutaj kolekcję, o przepraszam za szybko, no to widzimy, jakie przepisy w niej się znajdują i możemy je sobie również zapisywać na nasze urządzenie czy uwzględniać w naszym menu. Dzisiaj będziemy wyszukiwać według przepisów, ponieważ daje nam to możliwość wpisania, już wpisanie słowa kluczowego wystarcza nam, żeby jakiś przepis sobie odszukać. Ja bardzo lubię chałkę z kruszonką, moi domownicy również, więc myślę, że ją śmiało możemy sobie zaplanować do naszego menu. Rozwijają nam się zakładki. Ugotuj dziś, dodaj do zakładek, dodaj do listy zakupów. Dajmy ugotuj dziś, bo planujemy menu na dzisiejszy dzień. Jeżeli chcemy czegoś wyszukać, tutaj mamy lubkę i hasło szukaj w Cookidoo. Podświetliła mi się ostatnio wyszukiwana przeze mnie sałatka z kurczakiem i salsą verde. Bardzo chętnie ją również dzisiaj sobie przygotuję, czyli klikam w przepis, klikam w trzy kropki i daję ugotuj dziś. Tą sałatkę znajdziecie wśród moich filmików na YouTubie, bardzo ją Wam polecam, jest bardzo smaczna. Chciałabym również na kolację przygotować dzieciom hot dogi kibica, bo one jeśli zostaną, to wtedy można je śmiało następnego dnia, a źle wpisałam, czyli sobie cofamy krzyżykiem, hot dogi. Także hot dogi to świetna przekąska na ciepło, ale tak samo rewelacyjne na następny dzień, na przykład do szkoły. I trzy kropki, ugotuj dziś. Z tego poziomu, w tym miejscu, możemy sobie właśnie planować tylko dany dzień, ugotuj dziś. Ale zobaczcie, jeżeli wejdziemy sobie w domek, w trzy kreski i w mój tydzień, podpatrzymy, co zaplanowaliśmy. To są trzy przykładowe przepisy, oczywiście tych przepisów możecie dać tyle, ile chcecie. One są zaplanowane na ten dzisiejszy konkretnie dzień, ale jeżeli już wchodzę tutaj i klikam w trzy kropki, to mam też możliwość przeniesienia ich na inny dzień, jeśli się rozmyśliłam i nie chcę zrobić ich dziś, tylko jutro. Czyli dając przenieść na inny dzień, pojawia mi się kalendarz, mogę je przenieść na jutro na przykład i dać zapisz. I wtedy tutaj, jak sobie wejdę w podgląd mojego kalendarza, to będę widziała, co zaplanowałam na dziś. Jeśli tych potraw będzie więcej, to wtedy przesuwając do dołu będziemy je widzieć. Przesuwając się w bok, widzimy kolejne dni tygodnia. Ja tutaj nie mam na razie jeszcze nic zaplanowane, a na jutro przeniosłam chałkę, więc ona tutaj jest. Jest, tak? Z poziomu właśnie naszych planów tutaj, mojego tygodnia, wszystkie te rzeczy możemy dać sobie do listy zakupów i przesyłać ją między domownikami. Ale o tym więcej powiem już w następnym odcinku. A za chwileczkę pokażę Wam jeszcze, jak to samo wykonać sobie na telefonie, bo wszyscy domownicy ściągają sobie aplikację Cookidoo na telefon i każdy może to menu w dowolny sposób planować. Znajduje się to wszystko w jednym miejscu. Potem można usiąść, plany skonfrontować i wybrać te, które nam najlepiej pasują i które faktycznie chcemy zrobić. Także za chwileczkę przenosimy się na ekran telefonu i pokażę dokładnie to samo na tych trzech przepisach, jak wykonać to właśnie na telefonie.
Jesteśmy w tej chwili na ekranie mojego telefonu. Widzicie, mam tutaj ikonkę Cookidoo, którą, tak jak mówiłam, każdy z domowników powinien sobie ściągnąć, ponieważ na platformie mamy jedno konto, do którego mamy dostęp taki sam, czy to z poziomu telefonu, czy to z poziomu Thermomixa, czy to z poziomu właśnie laptopa czy komputera. I tutaj możemy sobie wszystkiego wyszukiwać. Dla mnie jest to łatwiejsza forma i wygodniejsza. Zaplanujmy. Mamy lupkę, wpisujemy chałkę, planujemy dokładnie to samo, co zaplanowaliśmy na Thermomixie. Trzy kropki i jak widzicie, tutaj rozwija nam się więcej możliwości. Ugotuj dziś, dodaj do zakładek, dodaj do kolekcji, dodaj do mojego tygodnia, dodaj do listy zakupów. Kiedy kliknę dodaj do mojego tygodnia, pojawia mi się kalendarz, gdzie mogę sobie zaplanować, ale tą chałeczkę chcieliśmy zrobić właśnie w dniu dzisiejszym, więc dajemy zapisz. W tym miejscu, jeżeli klikniemy lupkę na dole ekranu, jesteśmy na całej platformie, gdzie możemy wszystkiego sobie szukać. Znowu wpisujemy tutaj na górze sałatka z kurczakiem i naszą salsą z kurczakiem i salsą, może już nam znajdzie, sałatka z kurczakiem i salsą verde. I znowu trzy kropeczki, dodaj do mojego tygodnia i właśnie na dzisiejszy dzień ją zapisuję. Ostatni przepis, który nam został, to są hot dogi kibica. Hot dogi kibica już mi się podświetlają i no, dam je dla odmiany w ugotuj dziś. Wtedy samo się już zaplanuje na dzisiejszy dzień. I teraz na dole ekranu mamy ikonki. Odkrywaj, czyli szukamy po całej platformie, tam są też ciekawe artykuły, bardzo Wam je polecam, rady, wskazówki. Później szukaj, czyli przenosimy się na całą platformę, tak jak jestem w tej chwili, gdzie możemy wyszukiwać moje przepisy, czyli tutaj moje utworzone kolekcje, moje zakładki. To sobie tworzymy, zabudowujemy tym nasz Thermomix, żeby później łatwiej było nam to szukać. Zabudowujemy to złe słowo, ale będziemy mieć łatwiejszy dostęp, jeśli będziemy to mieć właśnie w tym miejscu w moich przepisach. Zapisujemy je tutaj sobie w odpowiednich swoich folderach, które dowolnie nazywamy. Kiedy wejdziemy w mój tydzień, widzimy, co tutaj zaplanowałam. Z racji, że w Thermomixie planowaliśmy przed chwilą i kruszonkę przenieśliśmy na jutro, chałkę z kruszonką, to już tutaj ją mamy, a gdybym z tego poziomu chciała, no to zobaczcie, w hot dogi kibica sobie klikając też mam możliwość przenieść na inny dzień i pojawia mi się dowolnie cały kalendarz, gdzie mogę kliknąć, zapisać i przeniosłam w ten sposób hot dogi właśnie na jutro. Ostatnia nasza ikonka to jest lista zakupów. O tym powiemy sobie więcej już w następnym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że posłuchaliście. Mam nadzieję, że wykorzystacie w praktyce i że te wskazówki będą dla Was przydatne. Trzymajcie się! Dzisiaj zaplanowaliśmy menu na jeden konkretny dzień. Tak samo możecie planować menu na wiele dni, na kilka dni tygodnia, nie wiem, na 3-4 dni do przodu, bo taką macie ochotę. Także cały tydzień możecie sobie zaplanować, co w który dzień zrobicie i pod to przygotować sobie listę zakupów. Jak wspomniałam, przygotowywać, planować menu możecie zarówno z poziomu urządzenia Thermomix, jak też z Waszych telefonów, gdzie macie ściągnięte aplikacje. Wszyscy domownicy mają ściągnięte aplikacje. Dzięki temu możemy między sobą wymieniać się, czy to listą zakupów, czy to naszymi planami. Jeśli jedno z Was zaplanuje coś, to inni domownicy również będą to widzieć. Oraz możecie też planować menu z poziomu laptopa, ponieważ dostęp do platformy Cookidoo macie z poziomu tych trzech urządzeń. Thermomix, telefon, laptop bądź komputer. Bardzo dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. W przyszłym odcinku zajmiemy się właśnie tworzeniem listy zakupów, przesyłaniem jej do siebie, eliminowaniem, dodawaniem produktów. Także już dziś zapraszam Was bardzo serdecznie.